Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na koncercie z okazji zakończenia roku szkolnego uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha, dla których proszę duże gorące brawa! Większe brawa! Ale to są, drodzy Państwo, słabe brawa. A teraz wszystkie dzieci powitają brawami swoich wspaniałych, kochanych rodziców! Brawa miły! Dziękuję, że Państwo przyszli na tą wspaniałą uroczystość. Teraz podziękujemy brawami za cały rok pracy naszym nauczycielom, którzy są na scenie, którzy są na górze, którzy są na dole. Brawa dla nich! Brawa, brawa, brawo! Drodzy Państwo, podczas dzisiejszego koncertu oczywiście wystąpią zespoły Szkoły Muzycznej Yamaha, ale ja chciałem przede wszystkim rodziców zaprosić na 19:30, czyli za około 1 godziny, na koncert zespołu ROXA. Powiem Państwu, że ten zespół zaprosiłem specjalnie dla rodziców. Tak więc, drodzy Państwo, nie mają Państwo wyjścia, jak tylko pojawić się tutaj o godzinie 19:30. Jest to zespół ROXA, cover band, zespół grający piosenki, hity, największe przeboje zespołu Roxette. Tak więc mam nadzieję, że Państwu ten koncert będzie się podobał. Ale zanim oczywiście będzie koncert zespołu ROXA, zanim będą dyplomy, prezenty, to wcześniej zagrają nauczyciele Szkoły Muzycznej Yamaha, dla których prosimy o brawa! A teraz na nim wszystkie ręce klaszczą! Klaszczemy wszyscy, tak jak ja! I przez najbliższe 3 minuty klaszczemy! Baby, don't make me down.
A możemy prosić jeszcze? Tak właśnie grają i śpiewają nauczyciele Szkoły Muzycznej Yamaha. Drodzy Państwo, zanim oczywiście rozpoczniemy dzisiejszy koncert, chciałem powitać głównego sponsora Szkoły Muzycznej Yamaha, firmy Sherwood, i gościmy na dzisiejszym koncercie dyrektora generalnego pana Jacka Ceglarza wraz z małżonką. Duże gorące brawa bijemy! Dziękujemy oczywiście bardzo, ponieważ bez sponsora takie koncerty podejrzewam, że mogłyby się nawet i nie odbyć. Dlatego panie Jacku, jeszcze raz bardzo w imieniu całej Szkoły Muzycznej Yamaha, wszystkich rodziców, nauczycieli, dziękujemy. Pan Jacek Ceglarz, czyli firma Sherwood, teraz prosimy o obejrzenie krótkiego spotu reklamowego firmy Sherwood. Firma Sherwood od 20 lat zajmuje się budowaniem domów oraz mieszkań na terenie Rzeszowa. W obecnej chwili budowany jest piąty etap nowoczesnego, bezpiecznego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kwiatkowskiego 139. Budynki charakteryzują się niską, bo trzykondygnacyjną zabudową oraz dużą ilością miejsc parkingowych. Ponadto dla bezpieczeństwa mieszkańców osiedle jest ogrodzone oraz w pełni monitorowane. Aby stworzyć wyjątkowy klimat na osiedlu, tereny wokół budynku zostały zagospodarowane starannie dobraną zielenią. Jako jedyna firma realizujemy kolejny etap budowy w oparciu o technologie energooszczędne, to jest m.in. okna trzyszybowe oraz docieplenie budynków styropianem o grubości 15 cm, jak również pokrycie dachów budynków dachówką ceramiczną, co wpłynie znacznie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Ponadto lokale mieszkalne posiadają podwyższony standard, w skład którego wchodzą m.in. podgrzewane podłogi w kuchni oraz łazience, wideodomofony, drzwi wejściowe, antywomeniowe, ogródki zielone oraz rolety zewnętrzne elektryczne w mieszkaniach na parterze. Zapraszamy przyszłych nabywców do zapoznania się z pełną ofertą w biurze firmy, które mieści się w Rzeszowie przy ulicy Olbrachta 14, bądź na stronie internetowej www.sherwood.pl oraz do obejrzenia osiedla w rzeczywistości. I tutaj dla naszego sponsora powinny być duże brawa, naprawdę duże. Zapraszamy jeszcze raz do firmy Sherwood. A teraz, drodzy Państwo, zapraszamy na naszą scenę naszych już prowadzących, panią Małgosię i pana Michała. Duże gorące brawa. Ja przypomnę, że są to aktorzy, z jakiego teatru już nie będę mówił. I drodzy Państwo, nie wiem, czy Państwo wiedzą, mogę zdradzić taką tajemnicę, że 20 września pani Małgosia i pan Michał planują ślub i wesele. I z tego, co mi wiadomo, jesteśmy ponoć wszyscy zaproszeni. Co Państwo na to? Czy do Państwa, czy nie? Ja się z tego pomysłu oczywiście bardzo cieszę. Ja w imieniu Szkoły Muzycznej Yamaha podejrzewam wszystkich uczniów i rodziców. Chciałem życzyć Wam wszystkiego, co najlepsze na tej nowej drodze życia. Przede wszystkim dużo, dużo miłości. Zgadzamy się? Tak więc życzę najlepszego. Mam nadzieję, że o nas w przyszłości nie zapomnicie. Brawa tutaj powinny. Drodzy Państwo, ja myślę, ponieważ podejrzewam, że na przyjęciu weselnym się wszyscy nie pojawimy, dlatego wszyscy wstaniemy i pięknie zaśpiewamy 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech już żyją, żyją nam. Śpiewamy! 100 lat, 100 lat, niech już żyją, żyją nam. Głośno! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech już żyją, żyją nam. Nie. Na przyjęciu i tak się pojawimy. Jeszcze raz duże gorące brawa mnie. No to się nazywa umieć zrobić niespodzianki. To naprawdę wielka niespodzianka. I kto to teraz poprowadzi ten koncert, no nie? Kto teraz poprowadzi? Ja już nie mogę. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Bardzo państwu dziękujemy. Ale niespodzianka się udała. Bardzo się bardzo udała. Jak widać po mnie zresztą. Nie wiadomo, co powiedzieć. W takim razie co, zaczniemy, tak jak mieliśmy zacząć. Dzień dobry państwu. Dzień dobry.
Witamy Państwa bardzo serdecznie na rozdaniu dyplomów uczniom Szkoły Muzycznej Yamaha. Wiemy, bo podglądaliśmy troszeczkę te dyplomy, one są tam przygotowane, że oceny są wspaniałe i wiemy również, że są zasłużone, absolutnie zasłużone. Z tego miejsca chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć o takiej małej niespodziance. Otóż Szkoła Muzyczna Yamaha podczas wakacji prowadzi półkolonie muzyczne. Zapraszamy uczniów w wieku od 6 do 12 roku życia. Półkolonie muzyczne, wakacje, Szkoła Muzyczna Yamaha. Drodzy Państwo, jak Państwu wiadomo, co roku w marcu odbywały się koncerty galowe Szkoły Muzycznej Yamaha, które zresztą mieliśmy ogromną przyjemność prowadzić dla Państwa. W tym roku takie koncerty się nie odbyły. Już tłumaczę dlaczego. Stało się to na rzecz dwumiesięcznej ciężkiej pracy uczniów Szkoły Yamaha w studiu nagrań. Wiem osobiście, że jest to bardzo trudna praca, ale niesamowicie przyjemna i efektowna później, jak się okazuje. Uczniowie Szkoły Yamaha nagrali pierwszą swoją płytę i tutaj poproszę brawa dla nich ogromne. Jest to nagroda za ich wysiłek. Płytę, moi drodzy uczniowie, otrzymacie dzisiaj wraz z dyplomem.